Rodzina – najwyższa wartość w społeczeństwie. Pod takim właśnie tytułem odbyła się w poniedziałek 18 września konferencja w Istebnej. Spotkanie zrealizowano w ramach gminnego programu wspierania rodziny na lata 2022-2024. W programie nie zabrakło okolicznościowych wystąpień oraz wykładów. Pomysł bardzo potrzebny i dlatego, że w tym roku gmina Istebna obchodzi rok rodziny, więc chcieliśmy to również w takim naukowym ujęciu wszystko podsumować. Cieszę się, że właśnie ten czas jest takim odpowiednim, kiedy te sesje mogą się już odbyć. Mamy bardzo dobrych profesorów, wykładowców z Uniwersytetu Śląskiego. Także z Uniwersytetu z Cieszyna. Cieszę się bardzo, że ten temat dotyczący roli rodziny w różnych aspektach dzisiaj zostanie na forum przedstawiony i przedyskutowany. I z pewnej to nie jest temat przypadkowy, bo tu właściwie górale tą rodzinę ukochali bardzo. Górale kochają rodzinę. Jest bardzo wiele rodzin wielodzietnych, jest wiele rodzin wielopokoleniowych i to tworzy fundament społeczności, tej wzorcowej społeczności. Ja z dumą zawsze powtarzam, kiedy jestem poza gminą, że mamy cudowne góralskie rodziny. Rodziny oparte na wierze, na tradycji, na kulturze, na najważniejszych wartościach. Zapytam jeszcze o krótko o ten rok rodziny. To był wyjątkowy rok. Co się działo? Bardzo wiele wydarzeń. Rozpoczęliśmy od wydarzeń kulturalnych. Były skierowane dla całych rodzin, wszystkie oczywiście bezpłatne. I tak cieszyły nas wszystkie wyjazdy, kuligi, wycieczki. To świętowanie, które było na miejscu w postaci wielu wydarzeń, balów rodzinnych skierowanych dla, tak jak powiedziałam, całych rodzin. I przychodziły te rodziny, to nas bardzo wszystkich cieszyło. Rok rodziny to również szereg wydarzeń, imprez letnich skierowanych do naszych mieszkańców, ale nie tylko, bo przyjeżdżały sąsiednie rodziny i z Żywiecczyzny, z całego powiatu cieszyńskiego, nawet z Bielska-Białej. I wszyscy nam mówili, że tutaj rodzina rzeczywiście ma to poczucie ważności. I to jest dla mnie jako wójta najcenniejsze, że mamy silny fundament społeczności Trójwsi Beskidzkiej. Ale co z tego roku rodziny w przyszłych latach będzie na dłużej? No bo nie wszystko. Myślę, że wiele imprez będzie można kontynuować, jeżeli będzie mi dane pełnić tutaj funkcję lub inną funkcję z zewnątrz i będę miała wpływ na kalendarz imprez, to na pewno wiele z tych wydarzeń zostanie, bo wiem, że po prostu warto, że cieszyły się dużą popularnością i na pewno te wydarzenia o charakterze kulturalnym, one będą cały czas realizowane i te bale i koncerty i wspólne spędzenie czasu na festynach pod Skocznią, to nadal będzie trwało. Myślę, że niezależnie od tego, kto tutaj będzie zarządzał, bo jest taka potrzeba, jest potrzeba społecznej integracji, budowania tej wspólnoty, tego cieszenia się tymi wzajemnymi relacjami i uważam, że to jest piękne i to trzeba po prostu realizować w kolejnych latach. Panie ministrze, zapytam, bo pan lubi do Istebnej przyjeżdżać, zajmuje się pan rodziną, to pewnie ma związek jedno z drugim. Dokładnie tak. Przede wszystkim, że raz, że gmina jest rodzinna, bo tu jest dużo rodzin wielodzietnych, ale też samorząd dba o rodziny, bo przecież mamy rok w gminie ogłoszony rok rodziny i też te programy, które kierujemy, no tutaj w dużym stopniu są bardzo dobrze wykorzystywane, dlatego to tym bardziej tutaj warto promować rodzinę, na przykładzie właśnie gminy Istebne rodzin. No myślę, taka piękna akcja wręczania niemowlakom bruclików, czyli regionalnych strojów, jest tutaj bardzo, bardzo dobra i była tutaj pani premier Beata Szydło i była pani premier Marlena Maląg, czyli też dla wszystkich było to duże wydarzenie, które też pokazaliśmy na cały kraj, że w ten sposób też w sposób tradycyjny wspieramy rodzinę, ale też pokazujemy rodzinę. Także myślę, że tutaj Istebne jest takim dobrym przykładem, jak powinno wyglądać życie rodzinne. Czy Istebna również może być taką wzorcową wsią, która może być pokazana na przykład przez ministerstwo, jak taką rodzinę promować, jak promować te najważniejsze wartości? No dokładnie tak, jeżeli my jeszcze dajemy ten przekaz choćby w strojach regionalnych, no to jeszcze jest bardziej pokazana rola i jeszcze jak są ci najmłodsi w strojach regionalnych, to robi to wrażenie, tak powiedziałem, w całym kraju. No tutaj Trójwieś no jest taka charakterystyczna, też turystycznie, ale to poprzez to, że pokazujemy rodzinę, pokazujemy te tradycje, pokazujemy te różne uroczystości czy imprezy, które tutaj są organizowane, z jednej strony promujemy rodzinę, ale promujemy też całą Trójwieś.
Zapytam jeszcze pokrótce, jak zmieniła się sytuacja rodziny po wprowadzeniu tego szeregu programów ministerialnych? Ja będę mówił króciutko na konferencji teraz o tym, bo to jest przełom, jeśli chodzi o wsparcie polityki rodziny w naszym kraju. Tych ostatnich 8 lat no to są duże środki, które trafiają do rodzin, bo to jest program 500+, to jest rodzinny kapitał opiekuńczy, to jest wyprawka szkolna, to szereg innych działań, które są skierowane zarówno dla tych najmłodszych, ale też i dla najstarszych, bo traktujemy rodzinę jako całość, czyli tutaj mówimy teraz o tych najmłodszych, ale wiemy, że też mamy politykę senioralną, bo osób starszych nam przybywa i te programy, czy dodatkowe środki w postaci 13, 14 emerytury trafiające, czy emerytura bez podatku dla seniorów do 2,5 tysiąca złotych, czy inne programy, choćby bardzo ciekawy program Mama 4+, który przyznajemy emerytury tym mamom, które wychowały co najmniej 4 dzieci. Wychowują dzieci, nie podejmowały pracy, dzięki temu dzisiaj mają prawo do najniższej emerytury. Pani profesor, dzisiaj wystąpienie o tradycyjnej rodzinie, o tym, jaką jest przystanią w nieprzyjaznym świecie. Rzeczywiście jej sytuacja rodziny dzisiaj nie jest wesoła? To zależy, z jakiego punktu popatrzymy, bo na pewno jest wiele rodzin, które wypełniają swoje funkcje, które mają dzieci, które dzieci wychowują osobiście, nie oddając w obce ręce, które zachowują więź międzygeneracyjną, czyli z dziadkami, z innymi krewnymi. I natomiast oprócz tego typu rodzin, no mamy też rodziny, w których dochodzi bardzo jakoś łatwo, coraz szybciej do rozbicia, do rozwodów, do rozpadu, do tworzenia się rodzin tak zwanych zrekonstruowanych, czyli do ponownych związków, nawet wielokrotnych. I w związku z tym no w takich rodzinach, nazywamy je patchworkowymi, czy zrekonstruowanymi, w takich rodzinach no, bywa, że pomiędzy dziećmi nie ma ani jednego wspólnego genu, bo dzieci są też z różnych związków i jakoś tam się razem wychowują. To jest jedna rzecz. Druga, mianowicie no niechęć do posiadania dzieci. Ona się coraz bardziej nasila, dlatego że wchodzą tutaj w grę, zwłaszcza w młodym pokoleniu, to te wartości takie, nazywamy je indywidualistycznymi. A więc własna kariera, no żeby gdzieś błysnąć, być celebrytą, zarabiać pieniądze tutaj. Natomiast bycie mamą czy bycie ojcem, no to jakoś to wygląda, że to jest obciach. Lepiej mieć psa, kota czy jeszcze parę innych zwierzątek, aniżeli dziecko. Więc tu na tę sytuację, na to myślenie o rodzinie, myślę, że też bardzo mocno wpływają ideologie, no, które sączą się przez różnego typu media, no, zwłaszcza tu media społecznościowe wobec młodych ludzi. No i wreszcie mamy też takie trzecie zjawisko, którego wcześniej ono nie było zauważalne, mianowicie odkładanie decyzji o małżeństwie, czyli mamy rosnący procent osób nie będących w małżeństwie, ale z różnych powodów. O ile na Zachodzie jest to z wyboru, to bycie singlem, osobą pojedynczą, to tutaj no, są ogromne trudności na rynku matrymonialnym i tu myślę, że też media miałyby wiele do zrobienia. Dlaczego? Dlatego, że panie mają wyższy poziom wykształcenia w porównaniu z panami i w związku z tym no, panowie trochę są za słabo wykształceni w porównaniu z kobietą, no, która poszukuje kandydata na męża. No więc trzeba by tutaj znowu zadziałać na rzecz panów, w obronie panów, żeby chcieli się kształcić i żeby tutaj dorównali paniom. No i wreszcie jeszcze jedno zjawisko, mianowicie ucieczka w ogóle od małżeństwa, czyli związki luźne, kohabitacyjne przez zamieszkanie. No na zasadzie, że miłość nam wystarczy, żaden papier nam niepotrzebny, a Pan Bóg też nam niepotrzebny, gdyby tutaj myśleć o małżeństwie sakramentalnym, czy małżeństwie religijnym, jak w przypadku Kościoła Ewangelickiego. No i w ten sposób właśnie zmniejsza się ilość rodzin tych pełnych, tradycyjnych, małżeńskich, no na rzecz tych różnych form takiego bytowania z dziećmi albo bez dzieci, albo w zupełnej samotności. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.